Witajcie, jestem właśnie pod szpitalem w Raciborzu, jak widzicie za mną. Byłem tutaj teraz właśnie z moim synem, który złamał sobie palec, przewrócił się i złamał sobie palec. Jak się okazało, szpital w Raciborzu na pogotowie nie przyjmie dziecka, bo nie mają umowy na obsługę dzieci właśnie na pogotowiu i odesłali nas do Rybnika, do szpitala oddalonego około tam 40 minut, godzinę jazdy. Nie sprawdzili, nie prześwietlili nic, tylko skierowali do Rybnika. Jedziemy więc do Rybnika i w Rybniku zobaczymy, czy mojemu dziecku pomogą. No tutaj, jak się okazuje, oddział chirurgii dziecięcej w Raciborzu, wielki szpital nowoczesny, niewielki, a z dzieckiem ze złamanym palcem przyjeżdżając na pogotowie okazuje się, że no nie ma umowy i dziecka niestety, ale nie przyjmą. Witajcie, jesteśmy w szpitalu w Rybniku. Byliśmy w Raciborzu, mój syn złamał sobie palec. Witajcie, jest taka sytuacja, by mój syn w wieku 9 lat złamał sobie palec u ręki. Pojechaliśmy do szpitala w Raciborzu. W Raciborzu się okazało, gdzie było oddział dziecięcy, zawsze, że nie przyjmą dzieci, bo nie mają umowy na dzieci. Odesłali nas do Rybnika, około godziny jazdy. Dojechaliśmy tutaj. Teraz czekamy na przyjęcie, nie ma nikogo, poczekalnia jest całkowicie pusta. Mamy dzwonić na jakiś dzwonek, dzwonimy tutaj na dzwonek, ale nikt tutaj nie otwiera. No jestem ciekawy, jak długo będziemy stali. Jest całkowicie pusto, na takim wysiedlaczu tutaj pokazuje. Na tym wysiedlaczu tutaj pokazuje, że niby nasz czas oczekiwania jest 11 minut, ale są numerki, które pokazuje, że są dwa numerki i powyżej 2 albo 4 godzin oczekiwania, a poczekalnia całkowicie puściutka. Nie chciałem usiąść tutaj w szpitalu na fotelu i sam bym sobie złamał palec. No i tak się skończyło nasz pobyt w szpitalu z złamanym palcem mojego syna. Jak wam przed chwilą pokazałem, byłem w Raciborzu w szpitalu. Pojechaliśmy do Raciborza na szpital. Się okazało, że nie mają umowy na obsługi dzieci. Skierowali nas do szpitala do Rybnika. Pojechaliśmy do Rybnika koło elektrowni do szpitala, gdzie dziecku nawet nie zrobili prześwietlenia tego palca. Palec cały spuchnięty, tylko popatrzyli na palec, założyli szynę i powiedzieli, że prześwietlenie będą robić w poradni. I skierowali go, dali skierowanie do poradni w Raciborzu, znowu do szpitala w Raciborzu na poradnię chirurgii dziecięcej, gdzie tam będą go sprawdzać, wyświetlać i tak dalej, czy ten palec nadaje się do składania, do gipsu, nie wiem, do czegokolwiek, czy tylko jest wybity, czy do nastawienia. Nikt nawet nie zobaczył, czy palec ma wybity, czy jest złamany, czy cokolwiek się z nim stało. W poczekalni siedzieliśmy tam w Rybniku około 40 minut, nim łaskawie ktoś otworzył drzwi, jak wam pokazałem, w ogóle nie było kolejki. Pokazywało, że 11 minut czekania, 40 minut czekaliśmy. Pielęgniarka też podeszła w sposób taki, dziecko się przewróciło tam o godzinie powiedzmy 20. Jechaliśmy do Raciborza, tam straciliśmy czas prawie godzinę, później jechaliśmy do Rybnika, kolejną godzinę jazdy, przyjechaliśmy pod 22-23 do Rybnika i jedyne co pielęgniarka miała do powiedzenia, zamiast wypisać dokumenty i skierować do lekarza, przebadać dziecko, to pół godziny wykładu, dlaczego dziecko 23 nie śpi, że ono w nocy nie powinno chodzić, powinno spać, że nie może iść do toalety, żeby się wysikać i nie mogło się potknąć po drodze. To był wykład pielęgniarki półgodzinny o tym, że dziecko powinno spać, a nie chodzić w nocy, a dokładnie o godzinie tam 20-21, bo później kolejne 2 godziny to jeździliśmy od szpitala do szpitala, żeby go przyjęli. Dzisiaj byłem próbowałem dodzwonić się do tej chirurgii dziecięcej z tym skierowaniem, które dostałem, żeby dziecku zrobili to prześwietlenie, zobaczyli, co z tym palcem jest, czy on jest wybity, czy trzeba go nastawić, czy jest pęknięty, czy coś innego, czy jakieś więzadła nie są w palcach podrywane, jakieś mięśnie albo coś, no nie mam pojęcia, co tam może być, lekarzem nie jestem. Skierowaliśmy do, nie, pojechałem, znaczy dzwoniłem pierw na chirurgię. Od rana wykonałem łącznie 56 telefonów i albo telefon jest od razu zajęty, że nie idzie się dodzwonić, albo jak już jest sygnał, to go nikt nie odbiera. Nie udało mi się dodzwonić. Finalnie pojechałem do
do szpitala do Raciborza. W Raciborzu zrobiłem, pojechałem tam do tej chirurgii dziecięcej zarejestrować dziecko i dostałem informację, że lekarz przyjmuje chirurgii dziecięcej tylko raz w tygodniu i ma tyle dzieci, że najbliższy termin będą mieli za 2 tygodnie. Chyba, tak jak dobrze pamiętam, 29 stycznia. Dzisiaj mamy 18 stycznia, a kolejny najbliższy termin jest 29 stycznia, żeby zrobić usiedlenie i sprawdzić, czy ten palec jest stały. Ja się tej pielęgniarki pytam, czy 29 stycznia ten palec jeszcze dalej będzie złamany, czy już będzie zrośnięty, bo z tego co wiem, jeżeli palec jest u ręki złamany, to około 2-3 tygodni się go trzymie w gipsie, czy tam w szynie, tutaj nie wiem, ona się zwie cimera, czy jak to tam się fachowo nazywa, i po około 2-3 tygodniach się ją ściąga, bo palec już jest zrośnięty, a pani chce dopiero wyświetlenie robić za 2-3 tygodnie. Ona nic nie poradzi, tak lekarze przyjmują i takie mają terminy, ona nie jest w stanie mnie zarejestrować szybciej i termin najbliższy jest za 2 tygodnie. No i jak się okazało, moje dziecko, mimo że opłacam jako przedsiębiorca wysokie składki zdrowotne, płacę naprawdę duże kwoty, bo to jest wszystko płacone i jest minimalna stawka zdrowotna i później się płaci jeszcze od dochodu procentowo, płacimy duże składki zdrowotne na lekarzy. Są różnego rodzaju składki, te cała pomoc, co serduszkiem zbierają, nie będę mówił od kogo, bo to wiadomo, każdy zna. Wielkie firmy z Raciborza za czasów COVID-a przekazały miliony na raciborski szpital, a w momencie, kiedy chcemy iść z dzieckiem, które ma złamany palec, do lekarza, dostać się, żeby zrobili mu wyświetlenie, się okazuje, że nie idzie się w ogóle dostać do lekarza, lekarz przyjmie go za 2 tygodnie ze złamaniem. Dziecko ma złamany palec, rękę, nogę, nieważne co, będzie przyjęty do szpitala na kontrolę, żeby zobaczyć, co mu się stało, dopiero za 2 tygodnie. Tak to wygląda. I to i tak, jak to pielęgniarka powiedziała, mam szczęście, że za 2 tygodnie, bo zazwyczaj mają dłuższe terminy. Więc pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli iść do Raciborza, czy tam do Rybnika, czy gdziekolwiek, do szpitala, żeby waszym dziecku się złamie ręka, noga, cokolwiek, to tak jak mówią, jest zasada, czas leczy rany. Czyli za 3 tygodnie, jak mu się ręka, czy noga, czy palec, czy cokolwiek zrośnie, to w tym momencie dopiero zostaniecie przyjęci i powiedzą wam, że już się zrosło, jest ok. Tak. Żaden lekarz nie raczy, żeby zobaczyć 9-letnie dziecko, czy mu się coś nie przestawiło, czy mu się coś nie uszkodziło. Dziecko zostanie kaleką. Akurat u mnie raczej nie jest jakiś tam drastyczny to przypadek i raczej temu dziecku się nic nie stanie. Ale no też nie wiadomo, tak? Ale jeżeli będziecie mieli jakąś poważniejszą kontuzję, no to dopiero za 2 tygodnie wam złamią. Palec będzie wisiał, palec będzie cały złamany, będzie wisiał, ale ani na pogotowiu, ani na poradni nie przyjmą was, żeby zrobić dziecku wysiedlenie i zobaczyć, co się temu dziecku stało. Tak działa nasza służba zdrowia, tak działa to w realiach, wszystko fajnie wygląda, jak oglądamy telewizję. Za czasów, jak był COVID, podwyższyli składki zdrowotne przedsiębiorcom i zresztą wszystkim podwyższyli składki zdrowotne i rząd stwierdził, że nasza służba zdrowia będzie dużo, dużo lepsza. Nasza służba zdrowia przez to, że składki będą wyższe, ulegnie zmianie na dobre, na plus, tak? No to mamy dzisiaj taki plus, że nie jesteśmy w stanie się nawet dostać do szpitala, żeby dziecku zobaczyli, co się stało. Nagrywam ten film, wiem, że ja nagrywam vlogi podróżnicze, ale nagrywam ten film tylko dlatego, że jestem totalnie wściekły, jeżeli chodzi o podejście w służbie zdrowia. Ja osobiście nie udaję się do lekarza prawie w ogóle. Jeżeli jest to możliwe, to staram się omijać lekarzy, leczę się normalnymi, nawet domowymi sposobami, wolę zjeść witaminy w postaci jakichś warzyw, owoców, elektrolitów, w postaci, tak jak mówię, zjedzenia sobie dobrej marchewki, jabłka, czegokolwiek, jeżeli chodzi właśnie o witaminy, mandarynek i innych rzeczy, to pozwala, uprawiam sport, jestem trenerem sportowym, więc dzięki sportowi i zdrowemu stylu życia, zdrowemu odżywianiu staram się do lekarzy nie trafiać, jeżeli oczywiście jest to możliwe. Udaję się do lekarza raz na 2 lata i to najczęściej z moim synem i jak się okazuje, idąc zaraz na 2 lata do tego lekarza, też nie jestem w stanie się do niego dostać, bo jest taka sytuacja właśnie jak teraz, że się po prostu nie jesteśmy w stanie tam dostać. Takich sytuacji mógłbym opowiadać więcej, bo miałem w swojej historii życia troszkę takich właśnie akcji, gdzie około 10 lat temu zerwałem sobie więzadła krzyżowe w kolanie i też poszedłem do lekarza. To była ta sama sytuacja. Termin na operację kolana powiedzieli mi, jeżeli chodzi o służby zdrowia, za 7 czy tam za 8 lat. A jak chcę prywatnie, no to kosztowało wtedy grube tam tysiące, tak, nie pamiętam, 7-60 tysięcy złotych, które ileś tam lat do tyłu było dużo więcej warte niż dzisiaj. Wtedy się średnio zarabiało 1000 złotych
miesięcznie w wynagrodzeniu. No takie mamy życie, taki mamy czas. Mam nadzieję, że film Was nie zdenerwował i że macie podobne, że macie, że nie będziecie mieli podobnych sytuacji, jak ja miałem. To wszystko w tym filmie i przepraszam, że nie o podróżach, tylko o naszej służbie zdrowia, no ale musiałem się z Wami tym podzielić. Podsumowując dzisiejszy dzień po wizycie wczoraj w raciborskim szpitalu, który odesłał nas do szpitala do Rybnika, ani tu, ani tutaj lekarze nie zrobili wświetlenia mojemu synowi palca. Okazało się, że no, odesłali nas po prostu do poradni. W poradni byliśmy i jak Wam prędzej mówiłem, termin, który był z NFZ-u, to było na, chyba tak dobrze pamiętam, 29 stycznia, czyli za około 2 tygodnie, gdzie ten palec już u dziecka byłby spokojnie zrośnięty. Zdecydowałem się, żeby poszukać prywatnego lekarza, prywatnej wizyty. Znalazłem w sumie dwa ośrodki, w którym no, zdecydowali się, że przyjmą dziecko, że nie mają takich kolejek, że jesteśmy w stanie przyjechać dzisiaj. Jeden zażyczył sobie na poziomie około dwie wizyty, chyba po 250 zł, plus dodatkowo płatne przesiedlenie prywatnie i jeżeli będzie trzeba zagipsować, to plus gips, czyli około plus minus 1000 zł. Później udało mi się znaleźć drugiego lekarza prywatnego, który wziął teoretycznie 300 zł za wizytę z przesiedleniem, później wziął dodatkowo 100 zł za zagipsowanie tego palca, czyli łącznie 400 zł. Za chwilę Wam pokażę zdjęcie z przesiedlenia, muszę tylko tą płytkę odpalić, bo jeszcze nie weszłem do domu, ale okazało się, że palec faktycznie jest złamany, no był spuchnięty mocno i okazało się, że jest złamany, to tak dosyć mocno złamany. Na dzień dzisiejszy dostał na gips na palec, dwa palce ma zagipsowane, gdzieś tam no, usztywnione, zagipsowane, no i później za dwa tygodnie mamy pojechać na wizytę. No pytanie, czy uda nam się znowu dostać ten termin za dwa tygodnie z NFZ-u, czy znowu będziemy musieli iść prywatnie za kolejne tam 250-300 zł, żeby zobaczyć, czy ten palec mu się dobrze zrasta. Lekarz też poinformował, że jeżeli ten palec byłby nie byłby w ten sposób usztywniony, jak jest teraz usztywniony, to lekarz stwierdził, że mógłby się krzywo zrosnąć i no i później przy dziecku, bo dziecko rośnie, ten palec by nie rósł tak, jak powinien rosnąć u zdrowego człowieka bez złamania, jeżeli byłby krzywo źle zrośnięty. Po prostu ten palec też by się nieźle później, no źle rósł, źle się formował. Dlatego tak ważne jest, żeby przy złamaniu takim, który on miał, ta wizyta była. No a jak widzieliście prędzej w poprzednich moich materiałach, w szpitalu nikt nie prześwietlił, nic nie zrobili, nie sprawdzili tego palca, zostawili go tak, jak był i no i, no i tyle. No, tak działa nasza służba zdrowia. Jeżeli macie takie doświadczenia z służbą zdrowia, ja tak mówię, bardzo rzadko chodzę do lekarzy, bardzo rzadko trafiam na szpital. W sumie ostatni raz w szpitalu byłem i to byłem, jak moja matka miała, dostała udar i trafiła do szpitala na chyba OIOM się to nazywa, czyli ze stanem zagrożenia życia. No i wtedy też przy tym udarze z łóżka chciała zejść i noga jej się skręciła, złamała sobie nogę, leżała do godziny 14, to były czasy COVID-u, siedziała do 14 i ze złamaną nogą, ortopeda, leżąc w szpitalu, ortopeda jej nie wziął, nie sprawdził. No, też taka historia, można powiedzieć, dosyć tragiczna. Ciężko było w ogóle wejść do szpitala w tamtym czasie, żeby zobaczyć w ogóle, czy co z nią jest, czy wszystko jest ok, czy się poprawia, czy się nie poprawia. Długa historia, mógłbym o tym godzinami opowiadać, ale sam osobiście do szpitala nie chodzę i bardzo rzadko mam styczność z tym. Tak jak mówię, jako przedsiębiorcy, osoby zatrudnione na etatach i tak dalej, płacimy wysokie składki zdrowotne, które też zostały podwyższone w ostatnim roku, dwóch do tyłu. No i jak widzicie, no nie działa to tak, jak powinno działać. Dziecko, które ma 9 lat, idzie ze złamanym palcem do szpitala, okazuje się, że jest odsyłany do kolejnego szpitala oddalonego o godzinę jazdy w jedną stronę. Tam lekarz nawet nie zerka na to dziecko, tylko patrzy, o tutaj boli dziecko, no to damy bandaż, idź sobie do domu, a potem iść do poradni, zrób sobie prześwietlenie, a z góry wie, że w tej poradni nie dostaniesz przez kolejne 2-3 tygodnie, czyli palec się teoretycznie zrośnie tak, jak jest złamany, czyli u jednego dziecka lekko będzie pęknięty, się zrośnie dobrze, a u innego będzie mocno złamany i się zrośnie źle i dziecko będzie miał
miał do końca życia problem z ręką. Myślę, rozumiem, jakby tak potraktował dorosłego, no ale przy dzieciach no to już troszeczkę według mnie jest przesada. Tym bardziej, że płacimy naprawdę wysokie składki zdrowotne, a tutaj mówię, do lekarza nie idzie iść i musiałem wyłożyć 400 zł na zrobienie wyświetlenia i badania tego palca. Co więcej, wyłożyłem te 400 zł, ale to pomyślcie sobie, co w sytuacji, jeżeli ktoś tych 400 zł nie ma, żeby wyłożyć, bo to nie jest mało, 400 zł dać za jedną wizytę i prześwietlenie, a za 2 tygodnie znowu trzeba iść i znowu pewnie trzeba, bo się pewnie dostanę, wyłożyć kolejne 300 zł na kolejną wizytę. I tak potem znowu kolejną, tak? Żeby ten gips ciągnąć, żeby zobaczyć, czy jest zdrowy, więc wyjdzie na to, że takie pilnowanie dziecka, żeby zagoił się dobrze palec, będzie kosztowało na poziomie około, przy tej opcji, którą teraz wziąłem, 1500 zł, chcąc prywatnie go leczyć, a jeżeli bym trafił do tego pierwszej kliniki, o której mówiłem, to nawet bym przypuszczał, że w granicach 2-3 tysięcy, i myślę, że z takiego Kowalskiego, takiego, który żyje od wypłaty do wypłaty, może na to nie stać. I co wtedy ta osoba ma zrobić? To dziecko w tym momencie musi chodzić z połamanym palcem, który się źle zrośnie i być teoretycznie kaleką do końca życia. No tak służba zdrowia nie powinna działać. Według mnie jest troszeczkę, trochę źle to działa i to jest tragedia, nie? To jest tragedia. Przepraszam, że tutaj mówię, zawracam Wam głowę nagraniem o służbie zdrowia na kanale, który dotyczy podróży, no ale jeżeli podróżujemy tak jak ja, wchodzimy po różnych urbexach, chodzimy po różnych rzeczach, w każdym momencie może coś mi na mnie spaść, w każdym momencie mogę sobie złamać nogę, rękę, wpaść do jakiejś dziury, cokolwiek sobie zrobić, i w tym wypadku już z góry wiem, że do lekarza nie jestem w stanie się dostać, jeżeli nie będę miał dobrego ubezpieczenia czy czegoś, no to tragedia, to tragedia, żeby się tutaj dostać. No co tu dużo komentować, no tak to wygląda. Postaram się za chwilkę jeszcze gdzieś tam dodać Wam zdjęcie tego złamania, żebyście widzieli, że jest palec faktycznie złamany. Jeżeli uda mi się tą płytkę otworzyć tak, żeby to Wam nagrać, jeżeli nie, no to po prostu zrobię zdjęcie palca od młodego i postaram się go udostępnić, żebyście widzieli, że nie kłamie i że faktycznie jest tak, jak przed chwilą opowiedziałem. Wczoraj Wam opowiadałem o tym, że byliśmy prywatnie z moim synem właśnie u lekarza, za który zapłaciłem 400 zł za zrobienie prześwietlenia tego palca. No i dostał termin po prześwietleniu, dostał termin i skierowanie do lekarza, do poradni tej chirurgii dziecięcej za 2 tygodnie, żeby sprawdzić, czy palec się dobrze zrasta. Udałem się dzisiaj do właśnie tej poradni, żeby zarejestrować wizytę na 2 tygodnie. Okazało się, że oczywiście no za 2 tygodnie nie ma terminów, nie ma żadnej rozmowy z tą kobietą, która tam rejestruje. Nie ma terminów i koniec. Żadnej możliwej jakiejś normalnej rozmowy w celu ustalenia terminu wizyty. Stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, żeby dziecko za 2 tygodnie przyszło na wizytę. Więc na 99% będziemy zmuszeni znowu prywatnie znowu zapłacić lekarzom za to, że oni nie przyjmują państwowo, tylko prywatnie. To jest jakaś, można powiedzieć, tragedia.